Kurcze pieczone, stoję tak sobie na drodze. Dobrze, że mnie nic nie rozjechało. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Czarny Pan, ta gra to jest Farming Simulator 22. Dzisiaj odcinek specjalny, dzisiaj porozmawiamy sobie o kurczakach. Dzisiaj pokażę Wam, jak możemy je hodować, co one jedzą i generalnie wszystko o nich także zaczynamy na początek moi drodzy kupię sobie po prostu kawałeczek pola niedaleko sklepu Także zrobimy sobie to w ten sposób. Jestem tutaj normalnie jako wolny strzelec na nowym zapisie. Chcę Wam po prostu pokazać, jak działają kurczaki, co możemy tutaj kupować, jeśli chodzi o kury, o hodowlę kur, czy to jest opłacalne, co te kury jedzą, jak się możemy tym zajmować. Także tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to koniecznie, ponieważ coraz więcej ciekawych materiałów się tutaj pojawia. No to lećmy sobie. Najpierw postawmy sobie jakiś kurnik. Przede wszystkim, żeby hodować kury, potrzebujesz teren. Ja przed chwilą zakupiłem sobie teren nie tak daleko sklepu, a następnie musisz postawić kurnik. Do tego wejdź sobie w menu do sklepu, czyli przez klawisz P, następnie, klawi, następnie tutaj budowa. No i przesuńmy się troszeczkę, bo jesteśmy na moim polu numer 37, ale ja sobie kurnik postawię tutaj na tej zielonej części. Wybieramy sobie zwierzęta kury. No i mamy dwa kurniki. Pierwszy kurnik, który wygląda w ten sposób, postawię dla was jeden i drugi. Jeden będzie tutaj, a drugi będzie tutaj. Ok. Mamy dwa kurniki. Postawiłem sobie, jeden kosztuje 6000 euro ten mniejszy, a ten większy 70 9000 euro. No to chodźmy się przyjrzeć im z bliska, zobaczmy jak to wygląda. W grze tutaj domyślnie mamy dane dwa kurniki, malutki i ten większy, więc obejrzyjmy je sobie teraz z zewnątrz. Troszkę się tutaj teren rozjechał, no ale to nie jest żaden problem. Ten mały kurnik może zmieścić 30 kur, i tak naprawdę jest to po prostu teren ogrodzony siatką. Tutaj w środku sobie chodzą kurczaki. No, i możemy sobie je tutaj hodować. Natomiast ten większy kurnik to już jest znacznie większa budowa, kosztuje znacznie więcej. No, i tak jak widzicie, tutaj możemy też hodować sobie kury. Tutaj zmieści się ich 360 sztuk. Także tu będą wychodzić jajka. No i też. Tutaj jest kawałek takiego ogrodzonego terenu, ogrodzonego siatką. No, ale kury mają tutaj miejsce, gdzie się schronić. Kury tutaj mają też silos, do którego możemy sypać zboże. I o tym za chwileczkę co kury jedzą. Natomiast, na razie kupmy sobie te kurczaki, więc przejdźmy sobie najpierw do tego. Tutaj e, kurnika, bym to tak nazwał, i możemy kupić trzy rodzaje kur. Tak, tutaj, jak i oczywiście do tego drugiego kurnika. Na razie kupię tutaj. Możemy kupić kury, które są małe, czyli kury, które mają 0 e, miesięcy, czyli pisklaki. Kosztują one 5 euro. No i tutaj też mamy bardzo ważne informacje pod kątem rozmnażania tych kurczaków. Jak widzicie, mamy wiek. 0 miesięcy, czyli są to kury, które są po prostu takie pisklaki. Okres ciąży 2 miesiące, czyli po dwóch miesiącach będzie kolejny kurczak. No i dojrzałość płciowa po 6 miesiącach, czyli dopiero po 6 miesiącach zdrowe kurczaki mogą się rozmnażać. Więc z tego wynika, że dopiero po 8 miesiącach hodowli takiego piskle, pisklaka będziemy mieli kurę, nową kurę. O natomiast możemy oczywiście kupić kurę, która automatycznie już ma 6 miesięcy. Jest to fajna kura nioska, gotowa do znoszenia jajek. Kosztuje ona 10 razy tyle, co ten, co ten mały pisklak. Kosztuje 50 euro. No i możemy kupić sobie, e, kupić sobie też koguta. Jednak kogut tutaj pełni rolę jedynie ozdobną. Także do tego małego kurnika kupię sobie po prostu same kury nioski i nic więcej. Także. Jak widzicie, taki mały lifehack, żeby nie przewijać sobie 30 w prawo, wystarczy kliknąć raz na minusik i macie maksymalną wartość. Także jak widzicie, musimy jeszcze dopłacić 10% wartości, ponieważ nie ja przywożę te kury do zagrody, tylko są przywożone powiedzmy przez dostawcę z zewnątrz, więc muszę dopłacić jeszcze 10%, więc tak naprawdę jedna kura kosztuje mi 55 euro. Spacją kupuję 30 zwierząt, muszę sobie to jeszcze raz zaznaczyć. Teraz Enter, żeby to wybrać. Znowu klikamy, że chcę ich. A nie, bo tu jest tylko 30, to sorry, to przecież nie można drugi raz tego. Myślałem, że tu jest 60, nie wiem dlaczego tak popatrzyłem. No i zobaczmy, jak te kury się tutaj prezentują. Jak widzicie, mamy kury różnych rodzajów, mamy kury takie, powiedzmy, rude, mamy kury, które są takie biało-czarne. Ta kura jest fajna, trochę się chyba tu zbugowało, bo ta kura tak sobie siedzi. Animacje tych kur naprawdę są, uważam, dopracowane. Te kury sobie gonią jak, no jak w rzeczywistości. Ja uważam, że to wygląda po prostu świetnie. Także mamy tutaj troszkę tych kurczaków. Zresztą, słyszycie kury, jesteśmy w kurniku. No dobra. Mamy kury, natomiast tutaj kupię sobie troszeczkę inny zestaw tych kurczaków, więc wejdźmy sobie tak. E, otwieram sobie menu jak to zwykle, czyli klawiszem R. I teraz kupię sobie przede wszystkim małe kurczaki. Tutaj kupię sobie małe kurczaki, których będzie powiedzmy tam 60. Niech ich tam będzie 60 kurczaków. E, teraz kupię sobie 60 sztuk kogutów, tak dla fanu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, spacja, kup I teraz chcę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście, koguta już tutaj widzę. Zobaczcie, mamy kurę, która jest niby tym pisklem, pisklęciem właściwie, ale ona tutaj jest, um, jej animacja, można powiedzieć, jest jak dla dorosłej kury. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo kogutów i troszkę kur. Ale to nie są pisklaki. W sensie nie mamy tutaj osobnej animacji dla pisklęcia. Tylko mamy po prostu kurę i koguta. A to, że ona ma 0 miesięcy życia, że się tak wyrażę, no to już jest inna kwestia. To jest tylko kwestia tutaj umowna. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć piskląt. No ale dobra. Idźmy sobie teraz dalej. Kupmy sobie kolejne rzeczy. Więc teraz kupię już normalne kury. Kupię sobie tak. O, może 60, 60 kurek, e, spacja i będziemy mieli 180. Więc kupię sobie tak, tak, 60. A niech będzie 240 kur wystarczy, ponieważ ja będę chciał tutaj Wam pokazać też rozmnażanie tych kur. No i teraz kwestia jest taka. Co te kury jedzą, gdzie możemy też szukać informacji na ich temat, więc wejdźmy sobie tutaj do menu. Pokażę Wam, gdzie to menu jest. Pokażę Wam taki poradnik, e, jeżeli byście chcieli sobie przeczytać, tylko muszę go w tej chwili znaleźć. A nie tutaj, nie tutaj. O! Tutaj jest ta książeczka. Możemy sobie wejść, zobaczyć zwierzęta, zwierzęta, zwierzęta. Gdzie są te zwierzęta? Zwierzęta ogólne. E, ogólne, ogólne, dobrze, krowy, świnie, to nie to, rodzaje. O, właśnie, to jest to, co chciałem wam pokazać. E, mamy tutaj krowy, konie, świnki, owce, kury. No i to, co jest najbardziej istotne, jeżeli nie wiecie albo nie pamiętacie, gdzie znaleźć informacji o e, danym zwierzęciu, tak naprawdę, pokażę wam to na przykładzie kur. Kury mogą jeść pszenicę, jęczmień, ewentualnie sorgo, no i, po, i produktem ubocznym, że się tak wyrażę, będą jajka. Palety będą się pojawiać obok kurnika. E, możemy je umieścić w samochodzie, sprzedawać w punktach lub dostarczać do wybranych punktów produkcyjnych i to Wam za chwilę pokażę. E, czyli, generalnie, pszenica, jęczmień, sorgo trzy e, odmiany zboża, które możecie sobie wyhodować i wrzucić tutaj dla. No ale my nie będziemy się bawić ani w pszenicę, ani w jęczmień, ani w sorgo, no bo to wiadomo, e, siejesz sobie na polu, zbierasz kombajnem i sypiesz zboże kurom. Natomiast jest też jeszcze inna metoda i tę metodę właśnie Wam pokażę. Mianowicie kupię sobie jakiś tam ładowacz kołowy albo nawet teleskopową ładowarkę. Kupię sobie, kupię sobie ładowarkę teleskopową, którą ja chcę kupić. Powiedzmy kupię tego klasa. Żeby ona tylko była skrętna na kołach. Dobra, jest. O proszę, tablica rejestracyjna jest domyślna, czarny pan. Czyli wreszcie nie trzeba zmieniać tablicy rejestracyjnej za każdym razem. Super. Wypożyczam sobie pojazd. Dlaczego by nie? Wypożyczamy. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Potrzebuję do ładowarek teleskopowych jeszcze kombinację I potrzebuję tutaj, moi drodzy, takie widły. Niech to będą widły do palet. Ponieważ ja będę musiał kupić zaraz coś, co wam pokażę. I teraz wejdźmy sobie do sklepu, tutaj do Big Bagów. I możemy mieć coś takiego jak worki typu Big Bag. Jak widzicie, mamy ziarna, mamy wapno. Uwaga, ziarna to jest napełnienie siewnika. To nie jest karma dla kur. Natomiast tutaj jest jeszcze, jak widzicie, owies którym tym owsem nie możemy nakarmić kur. Tutaj jest ładnie w sumie napisane tutaj na boku, jak sobie zobaczycie, że jest to horse food, więc nie popełnijcie tego błędu. Pszenica jest dla kur i jest tu też ładnie opisane, że jest to chicken food, więc e, ja sobie kupię teraz, powiedzmy ile, 8? Kupię sobie 8 e, i zapłacę za to 11 200 litrów, 11 200 euro, więc nie mało. No, i mam tutaj ładowarkę teleskopową z moją piękną tablicą rejestracyjną. No i będziemy teraz karmić kury. Dlatego właśnie kupiłem, moi drodzy, tę zagrodę kupiłem tak blisko parkingu, tak blisko sklepu, żeby dało się po prostu tutaj a, to ogarnąć. Ale wiecie co? Bo oczywiście, że tak można zrobić, ale ja chcę zrobić jeszcze eksperyment. Coś mi przyszło do głowy. Tylko wejdźmy sobie w ładowarki teleskopowe, ładowarki czołowej, narzędzia do ładowarki teleskopowej. To są widły do bel, to są widły do obornika. Wiecie co? Ja chcę sprawdzić, czy widłami do bel jestem w stanie nadziać tego Big Baga. Bo skoro już robimy sobie eksperymenty i się bawimy, to wiecie co? Sprawdźmy to, bo jeżeli by się dało... To te widły do BEL są po prostu większe i myślę, że dałoby się naładować aż dwa big bagi na raz, obok siebie. No bo te widły do palet, jak widzicie po lewej stronie, one są za wąskie, żeby wziąć dwa big bagi na raz. No ale my sprawdzimy sobie widły do BEL. Oczywiście nadziać tego nie możemy, jak widzicie. Ja sobie wjechałem i big bagi są pancerne, no ale nie to chcemy sprawdzać, my chcemy sprawdzać. Czy będę w stanie nadziać dwa naraz. Jeszcze troszkę wyżej. No i kurczę, te są znowu chyba... za szerokie. Chociaż. No nie. Czyli możemy sobie nadziać, oczywiście, że możemy, damy radę, tylko trzeba to zrobić pojedynczo. Dobrze, no to zrobimy to. Tak, no bo nie chce mi się, wiecie co, nie chce mi się jeździć po 10 razy, więc to jest w sumie taki sposób, żeby naładować sobie więcej tych big bugów naraz. Tylko ja to muszę ładniej zrobić, bo widzicie, ja generalnie bardzo nie lubię obsługiwać ładowacza czołowego, ani tym bardziej ładowarki teleskopowej. W sumie, ładowarka teleskopowa to jest chyba jedyna rzecz, którą jeszcze tutaj jakoś trawię. O, pięknie, już mamy trzy. O kurcze, nie ten klawisz. Widzieliście? To miał być klawisz drugi, ale teraz jest dobrze. No, i mamy trzy, mamy trzy. To co, jeszcze jeden naładujemy. Co wy na to? Jeszcze jeden, bo wiecie, ja chcę naładować tego jak najwięcej, żeby nie jeździć tutaj 10 razy. Tylko, żeby po prostu raz, a dobrze. Teraz tak, delikatnie. A, bo teraz mi ten spadł. No dobrze. No, czyli naładowanie czterech będzie trudne. Naładowanie czterech, jak widzicie, będzie trudne. Nie niemożliwe, ale będzie to zadanie dla naprawdę dobrych i wprawnych graczy. Więc może jednak darujmy sobie te cztery. Może jednak zróbmy to tak. Przeszło w tą dziurę, czy nie weszło? Nie weszło. Nie weszło. Jeszcze, 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 jeszcze kawałeczek, ja chcę nakarmić te kurki! No... No nie, no, no, no widzicie, bardzo ciężko się tym steruje, więc lepiej jednak się bawić chyba w e, pojedyncze, aczkolwiek i tak te, te widły do bel, te widły do... to są widły do bel, e, są uważam i tak lepsze, lepszym rozwiązaniem niż e, widły... Te widły moi drodzy do palet. Dobra, mamy trzy, więc wystarczy. No bo na widłach do palet jesteśmy w stanie wziąć tak naprawdę jeden taki big bag. Jak się postaramy, to maksymalnie dwa, ale to też nie jest takie proste. A tutaj bez problemu wziąłem sobie trzy. Biorąc czwarty, troszeczkę mi to spadło. No ale dobra, tyle wystarczy, więc yy, pojedziemy sobie teraz tutaj nakarmić kurki. No i tak, gdzie się je karmi? Jak widzicie, karmimy tutaj, gdzie jest ta ikonka. Te big bugi są o tyle fajne, że po prostu automatycznie się sypie z tego big baga. A, dobra, spadł mi big bug. Fantastycznie. Właściwie nie fantastycznie, no ale trudno. Ojejku, żebym ja nie przewrócił tej ładowarki, bo bym jeszcze... Jeszcze byłby problem. Tutaj taki strasznie nierówny ten teren się zrobił. No ale trudno. Dobra, sypiemy, sypiemy, sypiemy. Widzicie, sypie się teraz zboże w dwa miejsca, także bardzo fajnie. Zobaczmy jak to wygląda w menu, moi drodzy, w menu produkcji. Dobrze, wejdźmy tutaj, wejdźmy tutaj. Gdzieś to jest to menu, to menu produkcji zwierzątka, przecież, dobrze. Wybieg dla kur i kurnik, tak się to nazywa. Wybieg dla kur, mamy 750 litrów, jak widzicie, zboża, ziarna, jedzenia, więc wszystko jest w porządku. Teraz będą się mogły spokojnie, już będą mogły znosić jajko. No a tutaj mamy 1495. No i jak widzicie, dwa... No co jest, nie mogę wyjechać. Dwa big bugi poszły. No, a oczywiście jedzenia i jeszcze kury potrzebują więcej, także pojedziemy sobie jeszcze nakarmić kury. Mam nadzieję, że teraz uda mi się wziąć trzy big bugi bez większego problemu, a przynajmniej dwa. Tak powiedzmy na szybko, będę musiał się tutaj ładnie postarać. Mam nadzieję, że mi się to uda. I wiecie, jak ja to zrobię? Ja to zrobię teraz inaczej. Ja sobie podjadę z tej strony tutaj. Teraz powiedzmy, zróbmy to tak żeby tylko wysokość była dobra, jeszcze krzywo, poprawmy, będzie chyba za nisko, tak będzie za nisko, troszkę wyżej, jak jest w tej płaszczyźnie, no w tej płaszczyźnie jest nie najlepiej, więc poprawmy, no i teraz jeden nadziany, czy drugi też się nadział? O, i pięknie. I nadziane dwa woreczki naraz. Wiecie co? Ja z tym jadę od razu. Aha, latający woreczek. Fantastycznie, dobra. Czyli trzeba jednak z tym bardziej uważać. No to skoro woreczek nie chce słuchać mnie, to zrobimy sobie jeszcze jeden woreczek. Nabijemy go na ten boczek. Tu jest pięknie i pewnie jestem teraz stanowczo za wysoko, jak widzicie tak. Ale teraz będzie dobrze. Tamten worek jest ok. No to jedziemy, zabieramy i bierzemy. I jest cudownie. I mamy już trzy woreczki, więc sobie teraz trzeba zawrócić. No i mam nadzieję, że ja już go nie zgubię. Bo by było troszkę szkoda. No ale trzy woreczki udało się załadować. I jedziemy sobie nakarmić kolejne kury. Wiecie co, no ja bym chciał tutaj troszkę przyspieszyć skalę czasu za chwilę, ależ tutaj ta fizyka działa. Teraz mnie ściągnie bardzo mocno. Mam nadzieję, że mi to nie spadnie. No, niech się sypią, niech się sypią. W takim razie z dwóch się już sypie, z trzech się sypie, więc jest pięknie. Karmimy sobie, jak widzicie, kury. No i pięknie, trzy woreczki, trzy chicken foody, właśnie lecą z tego wielkiego big bigbaga. Jak widzicie, mamy tutaj 4000 już prawie 500 litrów, ale żeby pokazać wam rozmnażanie i żeby to miało generalnie ręce i nogi, no to potrzebuje jeszcze je dokarmić. Jeszcze sobie tutaj e, zarzucimy raz. No i piękne Renault 2CV śmiga sobie drogą, przekraczając swoją prędkość maksymalną chyba. To był taki przecież słaby samochodzik. E, dobrze, mamy tutaj. Wiecie co? Ja sobie kupię te big bugi, Nie chcę mi się z nimi bawić e, za wiele. Także kupujemy chicken fooda jeszcze raz. Jeszcze jedną partię. Jak widzicie, nie jest to tanie, bo za te chicken foody trzeba dać naprawdę sporo, sporo pieniędzy. Także zdecydowanie bardziej opłaca się e, hodować kury z tego, co po prostu sobie sami wyhodujecie. Wy wyprodukujecie, że się tak wyrażę. O, dobra. No i teraz tak. Teraz nabijmy sobie o, tego. Tą paletkę. na no, właściwie ten worek. Udało się? Nie, nie udało się. Nie trafiłem. Coś tu jest nie tak. Znowu nie trafiłem. Jest. Nadziane. Nadziane dwa. A i pięknie spadł. No trudno. Zdarza się. Zdarza się, że spadł. No to trudno. Poradzimy sobie inaczej. No ja bym chciał przynajmniej jeszcze te dwa nabić. Dobra. To teraz tak. Ustawiliśmy się tutaj. Ustawiamy. Jestem troszkę, widzę. O. Oj, coś jest nie tak. Czyżbym był za wysoko? Tak, jednak jestem za wysoko. Dobra, wskoczył. No, i niech jeszcze ten jeden wskoczy i będzie pięknie. O, popatrzcie, cztery mi się udało wziąć w tej chwili. Mam tylko nadzieję, że uda mi się z tym dojechać. Bo teraz załadowałem aż cztery, ale wątpię, wątpię, no już spadł, już spadł, już, już go nie ma, no trudno. No, ale trzy to i tak jest dobry wynik, więc sobie pojedziemy z tym teraz. I myślę, że tyle już wystarczy. Zobaczymy za jakiś czas, gdy te kury sobie podrosną. Bo będę chciał pokazać Wam rozmnażanie, jak to działa. Także przynajmniej 8 miesięcy będzie trzeba poczekać. Ale no, mimo wszystko na razie. Stop, 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 stop. Nie spadajcie tylko. Proszę, tylko nie spadnijcie. Ojejku. Ojej. Dobra, jedno się sypie. To drugie się nie chce otworzyć. Jestem w złym miejscu chyba. Dobra, teraz się ładnie sypią. Teraz się ładnie sypie zboże. Dobrze, ile już mamy? Mamy prawie 6000 litrów. No, jeżeli ja będę musiał 8 dni poczekać, to na pewno będę je musiał dokarmić, no bo wiecie, nie ma innej opcji, Kury muszą być w stuprocentowej formie, żeby miały się jak rozmnażać. I do góry, i jedziemy. Jedziemy. Oj, moja ładowareczka ledwo zipie. Dobra, sypie się. Już się nie sypie. Teraz się sypie pięknie. Także mamy prawie będzie ponad 7000 litrów w takim razie, więc jeszcze jeden kurs mnie czeka, ale to już nie teraz. Teraz poczekamy sobie, aż troszeczkę te kury wyprodukują nam jajek. Więc, moi drodzy, czego nam brakuje? Brakuje nam jeszcze. Hmm, w sumie skalę czasu dajmy sobie w takim razie na największą. 360, także będzie ten czas uciekał, może potem postawię sobie jeszcze tą szopę, właściwie ten domek na kółkach, żeby można było się przespać. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Zobaczmy, jak wygląda to w menu produkcji. Jak widzicie, wydajność już sobie rośnie. Dojrzałość płciowa 0%, no ale wydajność jest jaka jest. Eee, tutaj kura ma 13 euro. No zdrowie powolutku, powolutku idzie w górę. Jeszcze, jak widzicie, jajk. jajka teraz dopiero zaczęły się pojawiać. Ta kura jest warta 14 euro, także troszkę mniej niż była warta wcześniej. No, i jak widzicie, teraz zdrowie idzie w górę, więc i wartość naszej kury też idzie w górę. No, i możecie zobaczyć, że ilość jajek też się zwiększa. Już mamy 52 sztuki. No, i jajka są dawane dla nas na takich paletach. Wiecie co? Trzeba to troszkę przyspieszyć. Nie będziemy tutaj czekać i patrzeć, aż kury nam będą znosić złote jajka, tylko po prostu kupię sobie, wiecie co? Zawsze się gubię, gdzie to było, budowa. Domy rolnika, domek rolnika, który wygląda w ten sposób. Pięknie. Taka przyczepa, zwykła przyczepa, nic tu wielkiego nie ma. No ale, idziemy spać. Idziemy spać na dwa dni, dlatego że ja Wam nie będziemy tutaj czekać. Po prostu lecimy sobie w kolejny dzień. Mam tylko nadzieję, że ustawiłem, że jeden dzień, jeden miesiąc. Aż sobie sprawdzę, żeby potem nie było, że coś jest nie tak. Ale. To już jest osobny temat. Zaraz wam to pokażę. Lecimy sobie w spanko śpiul kolotem. Dobra. Eee, ustawienia gry są takie, że. Gdzież są te ustawienia gry? Kurczę, blade, ja zawsze o nich zapominam. Przecież to nie tutaj, tylko tutaj. Ustawienia jednostka pieniężna, eee, dalej, dalej, dalej. Jeden dzień stały widok miesiąca. Dobrze. Ustawienia są jak najbardziej w porządku. Jak widzicie, czas sobie dalej ucieka, ale my chcemy przede wszystkim zobaczyć, jak to tutaj się prezentuje. Możecie zobaczyć, mamy 6145 litrów pokarmu i 820 litrów właściwie sztuki jajek, bo tutaj jajka będziemy sprzedawać na sztuki. Jak mamy cennik, zobaczmy sobie teraz na cennik, jak to wygląda. Mamy tutaj cennik i tutaj mamy jajka. Ok jajka, i jak widzicie mamy 2000 euro w skupie i to jest nie za 1000 litrów, tylko to jest za 1000 sztuk. No więc, tutaj mamy troszeczkę tych jajek, świetnie, a my sobie przejdziemy dalej. Jak widzicie, jesień tutaj się zaczyna. No i tutaj tych jajek oczywiście jest też mniej, no bo mamy 232 sztuki. No i tego miejsca na jajka, przyznam szczerze, tutaj jest bardzo, bardzo dużo. No ale nie przyszliśmy tutaj nad tym teraz się zastanawiać. Lecimy sobie w kolejny dzień. Myślę, że. Jeszcze takie dobre dwa dni będziemy mogli sobie tutaj przekimać, przespać. Zobaczmy, jak wygląda teraz dojrzałość płciowa naszych kur. Wybieg dla kur tutaj jest maksymalne zdrowie, ale też oczywiście jedzenia mają dość. Tutaj podobnie. Tutaj mamy kurę, która jak widzicie, ma jeden miesiąc. Dojrzałości płciowej 16%. Rozmnażanie 50%, czyli. Za miesiąc powinniśmy mieć nowe kury. No to w takim razie wskakujmy sobie tutaj i lećmy do kolejnego dnia. W sumie nie ma sensu, żeby pokazywać Wam 8 miesięcy, faktycznie, dlatego że przecież mamy już kury, które się automatycznie będą rozmnażać. Nie potrzebujemy mieć, nie potrzebujemy czekać aż tyle. Piękna jesień moi drodzy, poczekajmy troszkę na bardziej popołudnie. No i tak, jak widzicie, jedna paleta jajek już tu jest. 1400 sztuk jajek wchodzi na. Taką paletę. Aż sobie tak na szybko policzę. Raz dwa, 3 4 5 raz 2 3 4 5 6. Czyli w jednej takiej palecie, tej tym takim koszyczku powiedzmy tutaj jest 30 jajek. 6 czy 7. Raz 2 3 4 5 6 7 raz 2 3 4 5. 7 razy 5, czyli 35 jajek mamy tutaj. Aż sobie policzę ile ich tu jest. Tylko wiecie co, zwolnimy troszkę już czas. Weźmy sobie kalkulator, 35 jajek w jednej tej takiej prostokątnej, jak to nazwać, w tym kartoniku. Kartoników jest 8, czyli mamy 280, a ile jest pięter? Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Razy pięć i faktycznie jest ich 1400, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, że tutaj... Na tej palecie faktycznie mamy 1400 jajek, i to nie jest liczba wzięta z kosmosu, tylko to jest normalnie wynika z tego, co tutaj po prostu widzimy. Naprawdę to jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. Czyżby tutaj nam uschło coś? Tak, tak wygląda, moi drodzy, przy okazji uschnięta pszenica. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda pszenica, która uschła, no to właśnie możecie sobie zobaczyć uschniętą pszenicę. Eee, no ale. Idźmy sobie dalej, tutaj oczywiście, kury też sobie jedzą pięknie. No i to, co chciałem Wam pokazać, to to, ile mamy kur. Popatrzcie. Mamy kury, które mają 8 miesięcy i mamy kury, które, która ma 0 miesięcy. Zastanawiam się, ile. Zobaczcie, ich jest 120, czyli z jednej kury robi się kolejna kura. Tak to wygląda, czyli jakby to nazwać. Miałem sobie 60 kur tych pisklaków, 60 kogutów, miałem 120 kurniosek i z tych 120 kurniosek zrobiło mi się kolejne 120 pisklaków. Także przyznam szczerze, te kury też będą rozmnażać się szybko, więc jest to dobry pomysł na biznes na początek, więc już pewnie mam tutaj chyba pełno. Dokładnie, 360. I zobaczcie, te kury oczywiście mogę sobie sprzedać. One kosztują 2 euro. No to jest, to jest naprawdę, naprawdę mało. Dodatkowo, jeżeli. E, zobaczcie, no jeszcze mamy opłatę minus 1 euro, także 119 euro bym na tym zarobił. Nie jest to dużo, ale gdyby te kury podtrzymać i wtedy sprzedać, na przykład. Te kury po 25 euro, czy właściwie te po 9, no to już na tych kurach zawsze jakieś początkowe pieniądze można sobie zarobić. No to teraz moi drodzy, co można zrobić z jajkami, bo to jest bardzo istotna rzecz. Mamy sobie już jajka, mamy sobie te kury, no i co można z nimi zrobić? Przede wszystkim możemy po prostu jajka sprzedać. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że możemy sobie te jajka umieszczać. W zakładach produkcyjnych. I zacznijmy od tego, pokażę Wam jak to działa, a potem sobie pojedziemy sprzedać te jajka. Więc, jeżeli ja sobie postawię w menu budowy produkcję i teraz chodźmy po kolei. Produkcję. Piekarnia, jak widzicie, przyjmuje jajka, więc, żeby wypiec ciasto, potrzebne są jajka. Idąc dalej, cieśla nie, mleczarnia też nie będzie przyjmować jajek. Młyn zbożowy również nie, przędzalnia też nie, cukrownia no raczej też nie, zakład krawiecki ani tyle. E, kolejne też jajek nie przyjmują, więc tylko w piekarni możemy z jajek, tak naprawdę coś zrobić. Piekarnia wygląda w ten sposób. Piekarnię już mam w swojej innej serii na mapie Elm Creek, także śmiało możecie sobie zobaczyć. Chociaż kury tam dopiero sobie postawiłem, żeby właśnie móc wypiekać ciasto, także tak to właśnie wygląda. Możemy jeszcze mieć punkty skupu, jeżeli byśmy chcieli. No i oczywiście restauracja. Chodźmy po kolei, może pizzeria. Pizzeria będzie przyjmować jajka. Następnie będziemy mieli restaurację i restauracja również jajka będzie przyjmować. Także fajnie, że możemy mieć takie mobilne punkty skupu. Supermarket oczywiście jajka przyjmować będzie. Bioelektrociepłownia nie będzie przyjmować. Bar fast food będzie przyjmował jajka. Kruszarka nie będzie przyjmować. No i tyle. Więc dzisiaj zrobimy sobie jeszcze przy okazji test. Postawię sobie o jeszcze targ rolny, o tym zapomniałem. Postawię sobie te budynki, bo mamy pieniędzy mnóstwo, więc zrobimy sobie eksperyment. Pizzeria. Hop. Teraz restauracja. I hop. Dalej. Supermarket. No ten supermarket to taki kurcze malutki. Bioelektrociepłownia. Nie. Bar fast food, jak najbardziej. O, bar fast food przynajmniej jest malutki. To tak fajnie, to tak nic, żeby go tylko przy drodze postawić. E, mamy jeszcze kruszarkę, także do kruszarki wozić nie będziemy. Dlaczego ja postawiłem te wszystkie budynki? Dlatego, że ja teraz będę chciał zobaczyć, w którym skupie dostaniemy jakie pieniądze w porównaniu do tego, co byśmy dostali normalnie. No, to teraz prostymi słowami, zobaczmy sobie tutaj na listę. E, znowu zapomniałem. Przecież to nie jest sklep, tylko to jest, no jeszcze się. Będzie zapisywać, bo mam włączony autozapis. No, już Wam mówię o co chodzi. Przejdźmy sobie do listy. Przejdźmy sobie. Nie tutaj. A, gdzież to jest? Nie, to jest dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Barfast Food 2300 piekarnia 2400 i to jest piekarnia, która jest domyślnie dostępna na mapie. Pizzeria 2300, restauracja, supermarket targ rolny, sklep, sklep rolniczy. No i moi drodzy, przyznam szczerze, troszkę się zawiodłem. Troszkę się zawiodłem. Jak widzicie, najwyższa cena jest w listopadzie, w grudniu, wtedy powinna być cena za jajka najwyższa. Zobaczmy, jaki mamy miesiąc. Mamy październik, więc. Wiecie co? Pójdziemy sobie spać do listopada. Ja chcę zobaczyć, czy faktycznie ta cena urośnie. E, jeszcze, wam jeszcze wam to pokażę. Aktualne ceny. Jestem zaskoczony, że w punktach skupu, które sam sobie stawiam, nie ma wyższej ceny, bo jednak te punkty skupu po prostu kosztują. Okazuje się, że najwyższa cena jest w piekarni, która jest dostępna normalnie na mapie. No dobra, więc idźmy spać do listopada, dlatego że ja chcę zobaczyć. Jaka najwyższa cena będzie za jajka? No bo listopad to jest miesiąc, w którym jajka mają osiągnąć najwyższą cenę. Oczywiście, jeżeli chcemy przetwarzać sobie jajka dalej, no to wieziemy je do odpowiedniego miejsca, e, podobnie jak do punktu skupu, no i tam jajka zostaną przetworzone. Kurczę, mamy listopad 8 rano, więc wiecie co? Jest ciemno, także przyspieszmy sobie to troszkę, bo ja nie mam zamiaru pracować po ciemku. Wybaczcie, ale ja nie lubię, ja nie lubię nocy w farmingu, bo ona nie jest według mnie najlepiej zrobiona, także niech chociaż będzie południe i zobaczmy teraz. Barfastwo 2400, piekarnia 2400, pizzeria 2600 i jak widzicie, już cena jest oznaczona jako spadająca. Dobra, wystarczy. Aczkolwiek cena wzrosła, więc ta informacja odnosi się do tego, co będzie, chyba, a nie do tego, co było. Takie odnoszę wrażenie. No i tutaj, jak widzicie, w pizzerii mamy 2600, w restauracji 2500, w sklepie rolniczym 2500, więc. Wahania cen pomiędzy moimi punktami skupu, a pomiędzy tym, co jest dostępne na mapie, są naprawdę niewielkie. No bo tu jest różnica w granicach 80 euro na a, 1000 litrów, litrów. 1000 litrach. Więc. Kurczę. A ta kura, to co ona tu robi? Jak na tu wlazła? Patrzcie, zbugowana kura. Zbugowana kura i teraz. Widzieliście to? Kura przeszła przez ścianę. Kura widmo, moi drodzy. Coś pięknego. No to mamy kolejny fajny materiał. Zbugowana kura chodząca przez ściany. Kura widmo. No, także kolejne, kolejna ciekawostka nagrana w farmingu. Super. Um, no ale. Um, mówiłem o tym, że nie opłaca się. No chodź, skojdź przez ten kurnik. Mówiłem o tym, że nie opłaca się. Stawiać w takim razie tych dodatkowych budynków, które Wy tutaj widzicie. Oczywiście drzewa dalej są zbugowane, pomimo tego, że patch już wyszedł. No ale to taki szczegół, taki drobiazg. Pojedziemy sobie sprzedać, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ile można na tym zarobić. Natomiast oczywiście rzecz biorąc. A, bo ja mam tutaj te widły, które nie są widłami do palet i podejrzewam, że ciężko mi będzie tą paletę tutaj nabrać, oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Czarny pan poradzi sobie ze wszystkim, aczkolwiek będzie trzeba się troszeczkę tutaj pobawić. Dobra, ustawmy to w takim razie tak. Oj ojoj, oj, oj, bo tu jest tak nierówno, no ale wiecie, to jest ładowarka teleskopowa. Więc skoro to jest teleskopowa ładowarka. Czekajcie, do góry. O, jak to jest teleskopowa ładowarka, to zaraz my sobie tutaj ustawimy ładnie. Dobra, jeszcze kawałeczek podjedziemy, a resztę to już sobie tym teleskopem damy radę. A nie, to mamy wysunąć, wysunąć, wysunąć. Jeszcze, jeszcze kurcze blade. Chyba nie trafiłem w paletkę. Zobaczmy, jak to tu wygląda. O, jestem za wysoko. Jestem za wysoko, jak możecie zauważyć. Cofnijmy minimalnie. O, i teraz? Nie, nie damy rady. Muszę tak podjechać. O, bo jak ja tu podjadę, to mi pewnie podniesie. O, 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 o. Obniżamy. Kurczę, ależ to jest czułe. Ależ to jest czułe. No, nabijamy, nabijamy. To nie są widły do palet, ale mniejsza z tym. Kurczę, ależ to rzuca. O, mamma mia. No, ale dobra, udało się stop, jedziemy w takim razie, jedziemy kury widmo już nie ma, już sobie poszła i pojedziemy w takim razie sprzedać yy, piekarnię, pizzerię właściwie dałem gdzieś tam dalej więc sprzedajmy to po prostu w dowolnym miejscu, sprzedajmy to nawet w tym supermarkecie, już nie będę się tam bawił w co innego. Chodziło mi o to, żeby wam pokazać, jaka jest przebitka w innych miejscach. No i zobaczcie, już jajka się sprzedają. Zobaczcie, 1000 litrów, 1000 właściwie sztuk jajek tutaj mamy. A mam włączone niszczenie plonów, więc to też taki plusik. Pieniądze oczywiście przybywają. No i zarobiłem 3545 litrów. Co mogę powiedzieć o jajkach? Czy to jest biznes opłacalny? Czy to ma sens? A, właśnie, bo ja chyba gram na średnim poziomie trudności, jeśli chodzi o jajka i ceny. E, tak mi się wydaje. Zobaczmy to, żebym, żebym wam nie nazmyślał. Już sobie to zobaczę, żeby się nie okazało, że Okej, okay, mam trudności gospodarcze normalne. Teraz zmniejszmy to na łatwy i zobaczmy, jakie będą ceny. Kurczę, fajnie działa to niszczenie plonów, przyznam szczerze. Aczkolwiek ja bardzo nie lubię niszczyć plonów jeżdżąc sobie po polu. E, także zobaczmy jeszcze raz, moi drodzy, w cennik. O, ceny za 1000 litrów i zobaczcie, jak to tutaj wygląda. E, w piekarni mamy 400, w sklepie rolniczym 4200. Tutaj mamy 4300 w pizzerii, więc to nie jest taki game changer, żeby się po prostu opłacało stawiać te dodatkowe budynki jakoś tak wybitnie. No, dla 100 euro wydaje mi się to się nie opłaca. Natomiast, co myślę o jajkach? Na łatwym poziomie trudności, z takiej palety, która praktycznie sama się robi, 1400 sztuk jajek da nam na łatwym poziomie trudności, no, w granicach. 5000 tysięcy euro. To jest sporo. To jest naprawdę sporo pieniędzy i uważam, że kury to jest dość mocno opłacalny biznes, zwłaszcza na start. Ponieważ ten mały kurnik, który tutaj sobie widzicie, no jest, jest po prostu mały i tani. Kury są tanie, kury się rozmnażają bardzo szybko. Jajka, jak widzicie, robi, robią się, no może nie na pęczki, no ale... Zawsze coś na tym po prostu można zarobić, i uważam, że to nie są wbrew pozorom takie małe pieniądze. Ja nie jestem zdania, że na kurach można się obłowić, bo jednak wymagają sporo pracy, sporo sypania tego zboża. No jednak, troszeczkę one sobie zjadły. Zobaczmy sobie, ile jeszcze one tutaj mają. Tak z ciekawości. No, zjadły mi kilka tysięcy litrów. Tak w granicach czterech tysięcy litrów mi zjadły. No to mimo wszystko to się opłaca, żeby je tutaj postawić, żeby sobie tutaj się z nimi bawić. Natomiast, no jednak, uważam, że kury nie jest, że to nie jest najbardziej opłacalny biznes, jaki może tutaj w farmingu być. Czy te drzwi da się otworzyć? O, proszę, to się da otworzyć. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. O, proszę. I tu mamy e, porę roku 21 stopni Celsjusza, kurcze, wilgotność powietrza 900, no, 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 naprawdę fajnie. Tutaj mamy wiele takich informacji technicznych, no i drzwiczki. Tych drzwiczek nie spodziewałem się, że to się otwiera, także mamy takie centrum sterowania, no może nie wszechświatem, ale kurnikiem. Tak czy inaczej, moi drodzy, e, tak prezentują się kury. Jeżeli chcecie coś o nich wiedzieć, no to z dzisiejszego materiału powinniście dowiedzieć się wszystkiego, co jedzą, czy się opłacają, jak wygląda sprzedaż, jak wygląda ich hodowla, um, jak wygląda rozmnażanie kur. To wszystko dzisiaj Wam pokazałem. Na pewno one są opłacalne i na pewno jest to dobry pomysł na początek rozgrywki, ale nie łudźcie się, milionów na tym nie zarobicie. Świetny start, świetny sposób, żeby. Stosunkowo niewielkim nakładem pieniędzy zarobić troszeczkę, no ale wiecie, niewiele wkładacie, no to też niewiele wyjmujecie. Uważam, że w tej grze są dużo bardziej opłacalne rzeczy, chociażby szklarnie. O czym już też odcinek zrobiłem, bo szklarnie według mnie są dużo bardziej opłacalne od kur, dużo mniejsze nakłady finansowe są potrzebne. A zarobek z nich jest po prostu większy. Tak czy inaczej, kury to jest świetny sposób, żeby sobie zarobić na początek. No i oczywiście jest to element ciasta, więc jeżeli chcecie w piekarni piec ciasto, no to kury po prostu musicie mieć. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dajcie znać, co myślicie o poradnikach w takiej formie. I do zobaczenia oczywiście w kolejnych materiałach. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i poleceniu filmów swoim znajomym. Trzymajcie się, cześć!